lubię jeździć na rowerze, ale lubię się ścigać. I każdy lubi wygrywać, także... Jasiu, no ty jesteś jedną z naszych najbardziej utytułowanych zawodniczek na torze. Powiedz, jakie te najbliższe plany, jakie plany na Mistrzostwa Europy? No tak, no teraz najbliższe to zaczynające się dla mnie od jutra Mistrzostwa Polski. Tutaj bawimy, pościgamy się, żeby troszkę tą formę poszlifować do zbliżających się Mistrzostw Europy. No tam będziemy walczyć, mam nadzieję, z dziewczynami o koszulę i w drużynie, i w konkurencjach indywidualnych. Później co? Puchar Świata u nas w Pruszkowie i jakieś krótkie wakacje. Także taki jest plan. Zmęczona jesteś po sezonie? Nie jest źle. Chcąc, nie chcąc, przez kontuzję ten sezon nie był bardzo wymęczający dla mnie, co nie jest fajne. Ale no tak chyba psychicznie fajnie by było odpocząć, aczkolwiek jestem bardzo zmotywowana i cieszę się, że mogę się pościgać. A nie ma już śladu po tych kłopotach zdrowotnych? No nie ukrywam, że jeszcze troszeczkę bolą, ale nie jest źle, nie przeszkadza mi to bardzo, także da się z tym żyć. No co mam teraz robić, jakąś tejpa kolorowego założyć i śmigać. Czyli bojowo jesteś nastawiona. Tak chłopaki tak troszkę mówili, no nie wiem jakie cele, nie chcę zapeszać, a ty bojowo. Pewnie, że bojowo, no trzeba być bojowo nastawionym, bo no jak mam, nie wiem, no to wiem czego chcę, no a jak wyjdzie, to się okaże, bo to nie wszystko ode mnie zależy, ale no zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta forma była optymalna. A jak to jest z tym wyborem u ciebie? Musisz wybierać czasem szosa czy tor, czy udaje ci się to godzić? No do tej pory nie musiałam wybierać, no bo akurat tak mnie wszystko fajnie poskładało, no z braku tych wyścigów szosowych mogłam troszkę się pościgać na torze. Chcąc nie chcąc musiałam przez te punkty kwalifikacyjne do Pucharu Świata. No zobaczymy jak będzie w przyszłym sezonie, zmiana grupy, aczkolwiek oni też są bardzo dobrze nastawieni i powiedzieli, że jeżeli mamy to pomóc w wyścigach szosowych, to jak najbardziej. No to powiedz jeszcze dwa słowa o tej zmianie i o nowej grupie. Czego się spodziewasz? No tak, no zmiana taka troszeczkę, decyzja podjęta spontanicznie, no gdzieś tam poczułam w pewnym momencie, że chyba jednak czas się ruszyć. No tak, grupa Team Virtu wydaje mi się, że ma bardzo duży potencjał, mimo tego, że są grupą, która dopiero co powstała, robią fajne wyniki, można je zaobserwować w peletonie. Duży potencjał, także... Myślę, że możemy razem coś fajnego zrobić. Odczuwałaś potrzebę zmiany środowiska po prostu? Chyba tak. 4 lata w Bulls były naprawdę świetne, no ale gdzieś tam czasami trzeba zrobić ten krok, tak? Nie wiem, czy... No, wiadomo, że ciężko będzie być w lepszej grupie niż najlepsza na świecie, aczkolwiek myślę, że sama możliwość ścigania dużo mi da, bo to jest najważniejsze. Tak? Lubię jeździć na rowerze, ale lubię się ścigać i każdy lubi wygrywać, także...